Zapraszamy na film, w którym pokażemy, że w naszym kraju jest takie urokliwe miejsce na roztoczu. Miasteczko uzdrowiskowe nad rzeką Wieprz. Krasnobród. Dbamy o piękno tej ziemi. Tu, w szkole podstawowej, nie tylko mówi się, jak dbać o przyrodę, ale przede wszystkim uczy się ekologii i podejmuje różnorodne działania na rzecz ochrony najbliższego środowiska. Zabierzemy Was na wycieczkę po naszej szkole, by pokazać, jak dbamy o nasze środowisko każdego dnia. Słuchajcie, ten pomysł z utworzeniem koła ekologicznego w naszej szkole jest świetny. Ale żeby zaplanować działania na ten rok szkolny, musimy przejrzeć, co było robione w poprzednich latach. Spójrzcie! Może będziemy zbierać karmy dla bezdomnych zwierząt. Później zabierzemy je do schroniska. Myślę, że to dobry pomysł. Ale może tym razem lepiej nagłośnijmy nasze działania. Zamieśćmy wpis na Facebooku. Ja skupiłabym się na ochronie praw zwierząt. Bezdomnych psów przybywa, bo ludzie o nie nie dbają. Spójrzcie, kiedyś w Krasnobrodzie były rozdawane ulotki na temat obowiązków właścicieli psów. Ja tu bym gdzieś pojechała. Może zorganizujemy wycieczkę? Tylko dokąd? Obejrzyjmy zdjęcia z poprzednich wycieczek. Wtedy na pewno coś wymyślimy. Patrzcie, to zdjęcia z Białowieskiego Parku Narodowego. O, tam są żubry. Spójrzcie, jaki piękny jest ten pierwotny las, nietknięty działalnością człowieka. A może wybralibyśmy się do Polskiego Parku Narodowego? Może jednak pojedźmy gdzieś bliżej na nasze piękne Roztocze. Czy dotarliśmy do jednego z najpiękniejszych rezerwatów ścisłych krajobrazowych na Roztoczu Środkowym? Do rezerwatu ścisłego nad Tanką. Znajdujemy się mniej więcej na wysokości 225 metrów nad poziomem morza i za chwilę z tego miejsca zejdziemy do przełomu rzeki Tanek, która wypływa w miejscowości Łukawiki. O, cześć Norbert! Co cię tu sprowadza? Czyżbyś chciał się zapisać do naszego koła? Mam kłopoty. Wszyscy wiemy, że kłopoty to twoja specjalność, ale wyjaśnij, co się stało, w czym może być pomóc? Chciałem, żeby w tej szkole jakoś mnie zapamiętano, więc wyryłem swoje inicjały na tych rzekach przed szkołą. Co zrobiłeś? Jak mogłeś? Przecież to my posadziłyśmy je w ubiegłym roku. Pani w biologii powiedziała, że przyszedł na wasze spotkanie, to może się czegoś nauczę. Dobrze się składa. Właśnie przygotowujemy plan pracy na cały rok. Może masz jakieś pomysły na działania, by chronić środowisko? Ale przecież to są same nudy. No co ty? Chodź z nami. Spróbujemy cię przekonać. Norbert, chodź nam pomożesz, bo mamy dużo śmieci. Norbert, co ty robisz? To są surowce, a nie śmieci. Musimy je najpierw segregować. Jak co roku razem z całą Polską sprzątamy świat. Porządkujemy nie tylko okolice szkoły, ale także inne miejsca w naszym miasteczku. Kochasz dzieci, nie pal śmieci! Już od 2005 roku nasza szkoła włącza się w działania Fundacji Ekologicznej Arka ostrzegające przed szkodliwością spalania śmieci w piecach domowych. Podczas Dnia Czystego Powietrza organizujemy happeningi, rozdajemy mieszkańcom Krasnobrodu ulotki, spotykamy się ze strażakami i przygotowujemy różne konkursy. Dzień dobry! Dzień dobry, co robicie? Mamy własne spotkanie koła ekologicznego. Postanowiliśmy, że w tym roku chętnie Pani pomożemy w obchodach Dnia Ziemi. To świetnie. Chcielibyśmy wiedzieć, jak możemy się włączyć. Dzień Ziemi, jak co roku, wchodzimy w naszej szkole bardzo uroczyście. Przygotowujemy inscenizacje dotyczące różnych problemów środowiskowych. Zapraszamy na nasze spotkanie leśnika, pracowników zespołu parków krajobrazowych. Organizujemy wycieczki do Tuszka.
strzelaniu ścieków. A czy były jakieś konkursy dla uczniów? Oczywiście. Od 13 lat jesteśmy organizatorem międzyszkolnego turnieju ekologicznego. Odbyły się już edycje dotyczące ochrony wód i powietrza, zanieczyszczeń i ochrony glewy, dotyczące segregacji odpadów, lasów w Polsce, form ochrony przyrody. W przygotowaniu takiego turnieju chętnie Pani pomożemy. Wiem, ja też Pani pomogę. Bardzo się cieszę. Ogromnie cieszy mnie fakt, że w naszej szkole stale podnoszona jest świadomość ekologiczna dzieci i młodzieży. Kształtowanie postaw proekologicznych wśród młodzieży szkolnej możliwe jest dzięki zaangażowaniu wszystkich nauczycieli, uczniów, ich rodziców, ale także dzięki ogromnemu wsparciu, głównie finansowemu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Film zrealizowany w ramach konkursu pod nazwą 25 na piątkę z plusem. Konkurs dla szkół podstawowych dla uczczenia 25-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.